Gaźnik to generalnie dobre filmy robi. Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z Od Wieśniaka do Kozaka i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się siewami, nowym siewnikiem. Tak, zakupiłem nowy siewnik za pieniądze ze żniw, bo jak wiecie, żniwa zakończyłem. No i postanowiłem właśnie kupić kupić nowy siewnik. Jest to siewnik Waldorfstadt Rapid, tylko czekajcie, tu muszę sobie zmienić muzykę, bo tu chyba nie jest ta z prawami autorskimi, coś mi tutaj nie gra. O, czekajcie, będzie dobrze. Dobra, teraz będzie dobrze. Kupiłem sobie siewnik Waldorfstadt Rapid. No i oczywiście już go uzupełniłem, już jest gotowy do siebie, bo będziemy teraz siać pszenicę na tych dwóch polach. Pojedziemy chyba najpierw na to duże, bo to mnie po prostu sobie zostawię, bo po prostu będzie mi tak wygodniej. Weź, muzyka się nie chce włączyć, będzie bez muzyki, jak się nie włączy. A jak się włączy, to będzie dobrze. A chyba się nie włączy. O, działa, to dobrze. Dobrze, to działa. Nie działa. No, dzisiejszy odcinek nie będzie za długi. Do 20 minut myślę, bo poza tym późno nagrywam, ale głośno. Późno nagrywam, jest 22, jak widzicie. To w gazie chce iść spać. Zawsze trzeba będzie wyrenderować. Tak myślę, że do 20 minut, 15-20 minut dzisiaj. My się tylko będziemy siać raczej, nic więcej. Ogólnie Zatorek widzę sobie radzi z tym siewniczkiem, więc mnie to cieszy. Ogólnie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod odcinkiem, ale w górę, bo ostatnio ktoś daje w dół, nie wiem, kto taki mądry. Nie pozdrawiam tej osoby, która daje łapki w dół, bo to jest masówko dawane. Myśli, że coś mi zrobi, tym, że odejdę, to się grubo myli. Bo już nieraz miałem hejt na odcinki, jeśli gaźnik nie przejął. Teraz też się nie przejmuję, mam wyrąbany. Zaczęło się dwa dni temu jakoś, ale ja się mówię, tu nie przejmuję w ogóle. Żeby nie było. Bo takimi rzeczami się nie wolno przejmować, bo później wiecie jak jest. Się załamiecie i co będzie. No tak ktoś sobie ma po prostu na bekę, by sobie dało, o gaźnik wstawił film, trzeba mu dać łapkę w dół. No to nie tylko u mnie jest. Niektórzy youtuberzy mają tak samo. Nie pozdrawiam tej osoby, bo to robi pewnie tylko jedna osoba z paru multikont. Ale pewnie się, ale ja się mówię, nie poddam. Już nie takie miałem rzeczy. I tak ta osoba tego nie obejrzy, tylko ona wchodzi, daje coś i wychodzi. Ale ja nagrywam, bo mam dla kogo nagrywać. Ludzie, niektórzy oglądają, podoba się, dają komentarze, dają łapki w górę, więc to jest najważniejsze. A nie ludzie, którzy dają dla beki łapki w dół. Ogólnie widzę, że mało YouTube się i tak kończy, jeśli chodzi o scenę farmingową. Wszyscy odchodzą. No, głównie Mafia Solo została. I Rolling Cadets, a tak widzę, jest FOAF, tych bardziej popularnych modmakerów odchodzi. Już niedługo nie będzie po co nagrywać nawet farminga. Czy ja nagrywam, bo lubię grać farminga, więc nagrywać trzeba. Żeby nie było. Ojeju. Omijak to nie dla mnie, nie tym silnikiem. W ogóle myślę, że zasiejemy chociaż to pole dzisiaj. Bardzo bym chciał zasiać jej. Ogólnie teraz mało korzystam z TeamSpeaka, czy będę mało korzystał z TeamSpeaka. Ze względu, że teraz mnie denerwuje, pewne osoby. Ja mam swoje problemy, będę
Ja nagrywam, widzicie, w jakich godzinach nagrywam w ogóle. Nie mam czasu nawet na granie, żeby sobie pograć tak poza odcinkami. W ogóle ważne, mi się chce nagrywać, to jest najważniejsze. Się tam nie filmuję niczym, tylko nagrywam dalej. Mam wyrąbany całkowicie. W ogóle ten odcinek powinien dostaniecie jakoś koło 12 jutro, bo z rana dostaniecie, no bo po prostu później jadę na zebranie walne OSP. No po południu nie będę publikował, opublikuję wam rano. W sobotę rano dostaniecie ten odcinek, czyli za parę godzin, że tak powiem. Jeszcze tak myślę, jak wstanę, czyli koło 9, wejdę na kompa, opublikuję wam wszystko i... Chcę obejrzeć się po prostu. Tak myślę, że dzisiaj zasiejemy. Może się udaje nawet dwa pola, ja się mówię, że nie, bo to jest w połowie zasiane. Mamy dopiero 5 minut odcinka. Słuchaj, siejemy sobie na obu kawałkach pszenicę. Niedługo trzeba będzie też nowe pole kupić. Ale to kupimy coś z tego większego na pewno od tego. Bo nie wysiądę sobie miniaturkę jakoś zrobię taką na szybko. Tak, na zabudowę sosnówkową. Print screen. Z takiego możemy jeszcze zrobić. No, będzie jakaś podwójna miniaturka na szybko. Już mówię, trzeba nagrać dzisiaj ten odcinek z siewów, bo... Miałem nagrać go wcześniej, ale wcześniej mi się nie chciało, w ogóle nie miałem ochoty. Mam swoje problemy. Mówię, nagram teraz dawać z późnym wieczorkiem, tak, znaczy nie takim późnym, bo nie jest tak późno wcale. Mówię, chudy włączyłem i nie wiem dzisiaj godziny, w której nagrywam, ale tak w 22.19 dokładnie. Ogólnie mogę ci napisać, co tam u was. Czego to leci cały czas? Ja mam takie pytanie. Dobra, wyłączymy sobie to. Może sobie włączymy tak. Atrix Nova. Sobie włączymy coś po prostu normalnego. Niech sobie leci w tle. Ja... O, będzie dobrze. Dokładnie, leci Atrix Nova. Pewnie znacie tą muzyczkę, bo kiedyś się bardzo często słuchałem na starych odcinkach, tych pierwszych YouTube'owych odcinkach, których nie ma. Była renowacja kanału. Dużo razy leciała tę muzyczkę. To jest moja ulubiona piosenka, można powiedzieć, z NCS-a, ze starszych wersji. Na gaśnik ma ulubione piosenki nawet, no dokładnie. Każdy ma jakieś rzeczy ulubione, więc... Jeden ma ulubiony film, jeden ma ulubionego youtubera, jeden ma ulubiony... ulubioną piosenkę, ulubiony ciągnik, ulubiony kombajn, ulubione jedzenie. No, każdy ma coś ulubionego. Ja miałem najbardziej coś, co ulubiałem, to... Znaczy nawet nie lubiałem, tylko... Ja nie będę mówił. To się skończyło już. Dobra, tutaj sobie obsiejemy od miedzy. Ogólnie Zetorek ładnie sobie radzi sobie z tym siewniczkiem. Cieszy mnie to niezmiernie. Zetorek mnie nigdy nie zawiódł jeszcze i mam nadzieję, że mnie zawiedzie. Taką mam myśl, że nie zawiedzie. No nie mam, poza tym Season Moda to raczej nie zawieździe, bo to nie, maszynowa sosnówka jest dostosowana, ale oryginalne mapy są ogólnie dostosowane pod Season Moda. Ale nie zamierzam go wgrywać, bo tutaj by było za dużo roboty po prostu. To Season na 6 dni po prostu bym się musiał wyrobić. W ogóle jakoś krzywo tutaj pojechałem z tego, co widzę. Na mnie też jakoś nie zadawala.
Teraz muszę wyrównać. Ogólnie zaczynam też grać FIFA, skończę sobie karierę Huntera. Tak na singlu i myślę, że coś może nagram dla was z kariery Huntera z FIFA, tak? Dla was to będzie nowość. Coś innego po prostu, żeby było. Dobra. Mogę nagrać do dłuższy dzisiaj odcinek i zasiąść te dwa pola, bo tylko się nie kręcić w kółko na jednym polu, bo tu zostało ile, no parę przejazdów. Nawet nie wiem czy zdołam, nie wyrobię się dzisiaj nawet, by zasiąść nawet kawałeczek tam tego pola. Muszę sobie tak wyrenderować ten odcinek dzisiaj. A gaźnik renderuje filmy. Nie wiem, czy pewnie zdziwienie, ale gaźnik renderuje filmy. Bo nagrywam ekwynem i... No tak jest już. Nagrywał OBS-em, to bym nie musiał renderować, ale ja mogę zachować lepszą jakość. Lepszą jakość po prostu wolę sobie zachować i nagrywać Actionem. Jak widzę, że po Actionie jest lepsza jakość niż po tym całym OBS-ie Studio. Są 12 minut odcinka. Już tak nie skończę. Myślę, że naprawdę to pole zasiejemy, tam pojedziemy na Nexta pole, na pewno drugie. Tam może zaczniemy i będziemy kończyć dopiero. A naprawdę, siewniczy zawsze go używam i chyba nigdy nie przestanę. Naprawdę, za dobry jest ten siewnik. Ogólnie to sobie ostatni fest robimy, tak widzę, z tego co tu widzę. O ile się nie mylę. Jezu. Ojeju. Ogólnie naprawdę chcę wrócić z aktywności na kanał, więc mówię, zostawiajcie subik kto nowy i łapeczki w górę, bo to bardzo motywuje. Naprawdę bardzo motywuje do dalszego nagrywania. Więc limit wykroczony 10 łapek w górę, to od razu leci dla was kolejny odcinek. Bez wahania. Na drugi dzień. Dobra, mamy 14 minut odcinka. Dobra, rozpędzamy się. Jeszcze wejdziemy w ten sposób, zobaczymy. Właśnie minut odcinka, myślę, że do 20 dojdziemy, tak do 19 coś. Będziemy wtedy kończyć. O, to pole szybko pójdzie, tak myślę. Nie jest spory kawałek. Więcej kręcenia niż w ogóle. Wzleję jeszcze jakąś miaturkę trzasną tak na tle tej obory. Dobra, jakieś takie coś.
No po prostu podwójna miniaturka. Ja nie robię takich pojedynczych, znaczy robię czasami pojedynczych, bo dzisiaj na odcinku, ale pojedyncze jakoś miniaturki we mojej, u mnie tak nie siedzą. Mogę sobie zrobić podwójną ostatnią i pojedynczą po prostu. Ładnie to wygląda. Bardziej wskuwa uwagę. Znaczy miniaturki najbardziej wskuwają uwagę. W ogóle silnik ma agregat, więc nie będzie trzeba, nie będzie orka konieczna, właśnie trzeba puch będzie zakupić i w końcu porać coś. Wypadałoby. Jeszcze nic w ogóle o rany nie było na Sosnówce. Tak samo do lasu by trzeba było pojechać, ale też samemu się nie chce jechać do lasu, bo wiecie jak ostatni las się skończył. No więc nie będę mówił nawet jak się skończył las ostatnio. Sami wiecie jak się skończyło. Gaźnik ładował cały odcinek drewno i nie załadował nawet, bo mu to nie wyszło. Ładnie idzie, naprawdę ładnie idzie misianie tym siewniczkiem, podoba mi się. Ogólnie live będą na Waskowie, tak postanowiłem, i na Bolusiowie V6 od Adriana, czyli od Rollsipu, którego pozdrawiam. Co do live'ów oczywiście. Nie będzie już na Warmii Mazurach, poza tym, bo to była mapa na święta wzięta i po prostu na tym za dużo wspomnę mam z tą mapą. Z pewną osobą. No ale będziemy grać na dwóch mapach, na Baskowie i na właśnie Bolusiowie V6 i pierwszego live'a z Baskowa spodziewajcie się w niedzielę lub w sobotę po zebraniu będę w stanie, czyli jutro, ale raczej jutro wątpię, że zrobię live'a, więc spodziewajcie się bardziej w niedzielę, coś po południu. Gaził sobie w niedzielę. Myślę, że zrobię, po prostu zrobię. Co ja będę owijał bawełnę, robię i tyle. Zawsze będzie jeden raz. Ekspresso, no naprawdę zasiejemy fedówę do 25 minut, co? No jak myślę, że się wyrobimy w tym czasie, 25 minut. No, jeszcze zaraz zobaczymy. Mamy jeszcze jak 18 minut, więc... A tam już rośnie z tego co widzę, więc naprawdę spoko. A dopiero posiane. W ogóle w kabinie się nie jeżdżę. Kto zauważy, to niech napisze. Kabina w komentarzu. Kto ogląda w ogóle do tego momentu i jeszcze. Dobra. Każdy inny wjazd na pole jest ogólnie z tej strony, z tego co widzę. No i tak każdy wjazd z tamtej zawsze. Ogólnie to będzie łąka. Nie wiem czy wam mówiłem o tym, ale jak ja to mówię po raz kolejny. Na tym polu będzie łąka, bo już tak postanowiłem. Ale tak będzie po prostu więcej pól. Bo to pole tak on jest malutkie, więc sala też będzie miał za zbiory. Takie no średnie. Będzie, łąka będzie najlepszym rozwiązaniem do zrobienia tutaj. Ojeju. No ogólnie to też bardzo lubię z NCS-a.
Muszę wejdziemy tak. Zobaczymy. Będzie chyba dwa razy. No. Gaźnik umie wyliczać jednak cokolwiek. No dwa razy, czyli będzie tak. Będzie to 20 parę minut, miało być 15 odcinka, ale gaźnik sobie zasiał wszystko, więc jest dobrze. Będzie, jest dobrze. Ogólnie będzie trochę nudny odcinek, bo dzisiaj tylko siejemy. Ale co ja zrobię, takie odcinki też trzeba nagrywać. No to ja nic nie poradzę, zasiać trzeba i tak. Live'a też nie ma kiedy zrobić z tego. No live to by jeszcze była bardziej fanuda. Na odcinku sobie posiejemy, wszystko ładnie zrobimy. Dobra. Ostatni teraz sobie jeszcze na gospodarkę zjedziemy, żeby nie było. Będziemy kończyć. Co podmójkę postawimy. Dobra, myślę ludzisko, że tak, bo w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj sialiśmy fenizę na obu kawałkach, jaki mamy. No i co, widzimy się w następnych produkcjach. Do następnego odcinka lub live'a, trzymajcie się, cześć.